Okej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Kochani, witam was w kolejnym odcinku z Honey, I Join a Cult. Niestety, coś tu jest nie tak z tą grą. Tak jak widzicie. Coś jest nie tak z tą grą. Ona w ustawieniach chyba sterowania coś ma na F9. Nie wiem co. F9. Szybkie wczytanie. Ja pierdzielę. F9 to jest szybkie wczytanie. Nie mogę. Ja pierdzielę. Boże, żeby tego nie było, proszę. Ja klikając w 9 zrobiłem sobie krzywdę. Oh fuck. Oh fuck. Tylko nie to. Och, jest, dobra. 1200, wróciliśmy. Nie, to muszę zmienić. Muszę to zmienić, bo to jest niepoważne. Weź sobie na, nie wiem, Backspace'a. Zapisz zmiany. Ja się dziwiłem, dlaczego mi się tak zacinało to przy każdym uruchomieniu. Ale już teraz wiem. Dobra, ty miałeś wrócić do szpitala, prawda? Wracaj. Już powinnaś być zdrowa. A przynajmniej prawie zdrowa. Dobra, moi drodzy, jakie plany mam na dziś? Mamy plany na dziś takie, że musimy zrobić to pomieszczenie do końca. Terapia dezorientacyjna. To na pewno chcę. Wydane pieniądze 5 i 3. W sumie spoko, sporo tutaj dają. To jest 6. No i tak, na pewno będziemy chcieli też jakąś misję odpalić, ale może niech najpierw nasi koledzy tutaj sobie wyzdrowieją. Nie wiem, czy nadal potrzebna jest jej terapia. Właśnie może być, ale czy musi? Boi się ciemności. No początkowo naprawdę ta kasa leci jak głupia. Zdaje się, że w dół leci jak głupia. Tutaj już nasza Milenka sobie zacznie robić kolejne badanie z limitem Nekona 1. Gdzie spoko, zaraz sobie zrobimy ulepszenie pomieszczenia sypialnia i biuro tajnych operacji. A potem to już jest w sumie nie taki długi krok do azylu przywódcy. Ale sporo jest tego wszystkiego, naprawdę jest, jest co robić w tej grze. Jest co robić, zobaczymy jak to się dalej będzie. Dalej się będzie rozkręcać. Dezorientator. Dobra, minus 1000 już. Badania wpadły. Tutaj nie mamy teraz wpływów. Potrzebujemy jeszcze na pewno 1000. Kurde. Dobra, panel dezorientatora. Gdzieś tu. Czego potrzebujemy jeszcze? Jeszcze światło dezorientatora. Nie mówię, że potrzebujemy 3. A nie, maksymalna dozwolona liczba przed ulepszeniami 3. W ten sposób, dobra. Czyli jeszcze 500. 500 i mamy to. Milenka, co ty robisz? Milenka nie wiem, co robi. No dawajcie. Jeszcze tylko 100. Badania, ten wyznawca już nie wróci. Wyznawca właśnie opuścił na zawsze nasz ośrodek. Podobno nie jest ważne, czy mówią o tobie źle, czy dobrze, ważne by mówili. Dobra, no trudno. Co tobie było nie tak? Ze względu na brak czego? Nie wiemy. Sporo widzę, że opuszcza teraz. Dawajcie. No jeszcze... O, dobra, mamy to. Mamy w końcu ten przedmiot. Terapia, światło. Dobra. Mamy dezorientator. Andzia, ty oczywiście możesz do dezorientatora iść jeszcze. Ops. Jak się kręci.
11. Sporo to daje. I sporo wpływów. No tylko też sporo dostajemy po tyłku, jeżeli chodzi o tą kasę. Tutaj po 26. Oni teraz jeszcze jak zaczynają jeść, minus 15. Kurde, niedobrze. Teraz nam kasy zabraknie. Zaraz nam kasy zabraknie. Jeszcze musimy ulepszyć te łazienki, bo te łazienki są w tak opłakanym stanie. Irlandia na zawsze. No ale dobra, może teraz trochę jednak tej kasy wpadnie. Ryzyko minus 1. Dobra, fajnie. Wszyscy spać. Może byśmy kolejną osobę wzięli tak naprawdę. Jezu, nadal tego nie naprawiła naprawdę. Bez jaj. Nie wiem, co ona kurde robi. Co ona robi? Nie wiem, nie mam pojęcia, serio. Nie mam pojęcia, dlaczego nasza osoba, która miała tu być w sumie konserwatorem, tego nie robi. Pokój konserwacyjny? Nie. Ta osoba miała być konserwatorem. Ma statystyki robione chyba nawet pod konserwację. Prawda? Improwizacja, oczywiście. I ona tego nie robi. Wy macie nie robić tej konserwacji. Pokój konserwacyjny X. X, X, X i X. Dobra. Masz się teraz, Livia, wziąć do roboty. Masz być konserwatorem, do cholery jasnej. Oho, coś kasy. Nie podoba mi się to. Końcowy głód. Kurde, nie mam pieniędzy, no. O, dobra. Będzie kasa. Dawaj golda. Kasa, ma być kasa. Dawajcie hajsy. O, możesz zjeść w końcu. Możesz zjeść. No dobra, teraz jakoś musimy to ogarnąć. To niby mamy. Możemy ten drugi dezorientator pierdyknąć. Bo to jest koszt 1000. Wow, naprawiła w końcu. No gratuluję. Gratuluję. Bardzo gratuluję. Przedmioty. Może byśmy najpierw tą łazienkę troszeczkę ogarnęli, bo oni naprawdę nie ogarniają tego wszystkiego. Prysznic. Umywalka standardowa 680. Ale to wiadro. Nikon ma obrażenia? Położnie opuknięte stopy. Brudne ręce podczas jedzenia. No trudno. No trudno. Ulepszenie pomieszczenia 80 potrzebują. No to zbieramy. Zastanawiam się, czy by właśnie nie pójść bardziej teraz w to, niż łazienki. Zawsze trochę więcej golda. Mamy do tej maty medytacji maksa. Ławki mamy dwie. Podium jeden i bożek jeden. Ohoho. A jakie są przedmioty, jeżeli chodzi o... O, sala duchowa. 1000, no tak samo 2000. Tak powiem szczerze, że non-stop wydajemy tyle samo. Non-stop wydajemy tyle samo. Klejki możemy trochę zamówić. Tak za 20. Ja wam kurwa te automaty sprzedam, bo te automaty nam bardzo dużo kasy zabierają. Swój przedmiot. Kurde. Serio?
I nie dostaliśmy nic z niego, naprawdę. No bez jaj. Aż tak się zrobiłem w jajo. No, no świetnie, no to jesteśmy w dupie. Livia, co ty robisz? Pokój konserwacyjny i możesz teoretycznie w kuchni siedzieć. Wysoki priorytet. Livia, idziesz gotować. No nie, ona sobie robi to chce. No idzie sprzątać, nie wiadomo co idzie sprzątać, ale idzie sprzątać. Ja się na pewno ciebie pozbędę, bo ty jesteś useless totalnie. Ty nie robisz nic. Żebyśmy mieli kurde drugi, no. Oczywiście Lena, co robi Lena? Lena gotuje. Oj. Rzeźnictwo, bo Lena miała być do gotowania. Lena miała być do gotowania, nieważne. Coś jeszcze do gotowania jest? Improwizacja, kuchnia. Improwizacja. No niech będzie. Ale serio, ja bym się tego pozbył. Kurde, tylko no niestety nie mogę się tego pozbyć. Niestety się tego nie mogę pozbyć. Zaspokojenie 75%, tak na sobie minus 2, czas na jedzenie 20 minut, trudność gotowania. Dwa kleiki. To jest 100. Zamów. To, że tu się nie da zrobić czegoś takiego. Że na przykład utrzymaj do 20. Kazanko. I zaraz będziemy również mogli polecieć dalej na badania, ulepszenie sypialni. Pieniądze plus 470. No byśmy mieli już tak naprawdę, kurde, kolejny pokój. No ale niestety. Za głupotę się płaci. No myślałem, że nie potrzebujemy tego do stołówki, ale jednak potrzeba. Mówię, szkoda. Serwuj. Automat sprzedający nie. Kleiki. Macie żreć, kurwa, kleiki. Informacja o PR. Która to osoba miała mieć to do gotowania? Proszę detaliczna Lena. Rzeźnictwo Lena ma być priorytetem. Na razie to nie. Ej, jaka sprzek Milena Matusik. Jeszcze się tutaj serio Andzia liść. Andzia. Gdzie jest konserwatorka? Livia, to jesteś ty. Jest druga 35. Masz to naprawić. Wejdź do toalety. Kurwa, czemu ty nie możesz jak człowiek iść popracować trochę, co? Jezu, ja nie wiem, no serio, nie rozumiem. Idź to napraw. Brawo. Już teraz to ci się nie opłaca. Już teraz to się nie opłaca. Znów coś zepsuli. Konserwatora potrzebuje. Jest tu Livia.
Chyba właśnie o to chodzi, nie uważasz? Że obiekt jest uszkodzony, to chyba może go kurwa naprawić. Dobra, cały czas gotuję. Lenka, gotuj, gotuj, gotuj. Ja ci jeszcze zamówię składników. Masz. Gotujemy. Ile tego już mamy? Serwuj. 14 na 100 kleików. Dobra, świetnie. A czasem się tam nie udaje, ale... To i tak myślę, że nie jest źle. Staramy się zarobić 1000, żeby kurde w końcu... Kto miał być na recepcji? Andzia Liść. Czemu ty nie pracujesz? Ty nadal jesteś ob... Moje... Dobra, idź, wypierdzielaj stąd, bo już mnie wkurzasz. Nie ma pokazanego, ile ona potrzebuje tak naprawdę na to wszystko. Dobra, robimy badankę. Ulepszenie sypialnia. Będziemy mieć ulepszone teraz sypialnia, a co mi tam? Niech będzie. Tyle osób. I nikt nie jest w biurze werbunkowym. Idź. W końcu. Plus 10. To tragedia jest z tym. Nie wiem, czy ona kurde... My ich możemy teraz zwerbować, rozumiem, tak? Jest ona cecha jedna. Zenie, zakażenie, brak obrażeń. To jedyna sensowna osoba to jest ta. Ma jedno dziwactwo. Stówka wpadła. Chyba się nie udało, a szkoda. Ewidentnie się nie udało. No nikt nie ma takiej cechy, no jest to zakażenie mózgu ślimakami. Niby nie jesteś nam potrzebny do inteligencji. Mamy ją. Maria Antczak. Vivat Shirolandia. Jakie ty masz statystyki? Skrytość. Umiejętność i szpiegostwo 3. Jakoś bardzo słaba. Jakie masz statystyki? Szpiegostwo tylko. Biuro badawcze. O matko. Tragedia. Nie, no jej nie chcę. Wynocha. Statystyki. Nieznana cecha niestety. Czemu nikogo tutaj nie ma? Czemu nikt się nimi nie zajmuje? Jezu, nie ogarniam normalnie tutaj tego wszystkiego. Biuro werbunkowe i lobby. No, chcesz się zapisać? Tak. Mamy już 1000. Ale spada bardzo szybko, bo oczywiście nasza Nekonka jest w szpitalu i chuj wie, kiedy ona w ogóle wróci. Nie rozumiem.
Nadmiar intelektualny. Uszkodzony procesor wyobraźni? A, tu jest! Jezu, masakra. 44 godziny jeszcze. Ile nam kasy zżera? Szok. Jeszcze ktoś się zesrał, świetnie. Puściły mi zwieracze, no trudno. Oczywiście, no jak zwykle wszystko zniszczone. Oj. Dwa kible zepsute. Kupa na ziemi. Ja nie wiem. Po prostu to co się tutaj dzieje, to jest genialne. Nie możesz tego naprawić? Jest godzina 23:35. Praca. Ty masz to naprawić. Obiekt jest uszkodzony. No ja wiem, że jest uszkodzony. Zjebała kolejny. No świetnie. Weź to napraw. Podludzie szumowiny. Czy ty masz załamanie? Oh. Weź proszę to napraw. Nie może tego naprawić. Jezu. Jezu, kicho, serio, te bugi tutaj są koszmarne. Wszystko inne jest spoko, naprawdę się fajnie w to ogólnie gra, ale te bugi są okropne. O ile są bugi, o ile czegoś źle nie robię, bo tak też może być, nie wykluczam tego. Nie wykluczam tego. To tobie jeszcze dużo zostało. O Jezu, jeszcze tutaj oczywiście rozwalone wszystko, ja pierdziele. Pokój konserwacyjny. Ty, droga panno, to zapierdzielasz teraz, które jest 3:10. Praca. No i w dupie, ona nic nie robi, to co jej każe. Masz to kurwa naprawić. I to też masz naprawić. Teraz możesz sobie iść spać. Jakbyś to zrobiła szybciej, to nie byłoby problemu. Masz to teraz naprawić. Już. Naprawiaj to, Jezu, ja nie mogę z nią. To jest dramat. Wszystko kurwa psują, wszystko. Wszystko niszczą. Livia, ty jesteś konserwatorem, tak? Tak. Ohoho. Livia skrzypaczek. Konserwator. Będziesz konserwator skrzypaczek. Napraw to. Tempa Dzido, napraw to. Obiekt nie jest uszkodzony. No ja nie wiem, no ona po prostu sobie w kulki leci. Anastazja przyszła i to naprawiła. Ojej. Ciężki los z tobą. 8:35, a my nie mamy już kasy, a mieliśmy już tysiączka mieliśmy na to wszystko.
Dużo ci jeszcze zostało? Uszkodzony procesor, 24 godziny. Znaczy od cholery. Chwileczkę, jestem po stronie tych złych. Aha. Ludzie nam odchodzą. Słaby PR mamy. Bardzo słaby PR. Może uda się wrócić do tego, co było. Ale czemu? Jesteś taka słaba w werbunku? Jesteś taka naprawdę bardzo słaba w werbunku? Improwizacja? Rzeźnictwo, no słaba jesteś. No ale no nie mamy nikogo innego. Co ci jest? Co ci brakuje? Energii. I fikuć się chce. Oj. 12. Masz ten czas wolny, idź się przespać. Dramat. Jednej osoby nie mamy lepszej, jest dramat. Po prostu dramat. Dramat. Mieliśmy w tym odcinku zrobić sobie, nam kasa tylko spada. Co tu się dzieje? Możesz iść spać. Masz czas wolny. To ty wolisz sobie iść pograć. Naprawdę? Znaczy, no to zrozumiałe, bo to tak samo jak ja. Idź kurde spać. Wow. Urodziłem się wczoraj, ziomek, gdyby tak było, gadałbyś z niemowlakiem. A tobie co jest? Też sen. Idź i ty spać. 16:14. Idź spać. Po prostu idź już spać, bo nie mogę patrzeć, jak obrywasz. Jak kolejny sen. Kurwa, ludzie, czy wy nie potraficie spać w nocy? Ach, huk. Jak umrzesz, to umrzesz. Próbuj tylko wziąć te całe pieniądze. Dobrze, 24 godziny. Jest. Mamy w końcu ulepszenie. Ulepszenie sypialni. Łóżko podstawowe. 480 za sztukę? Ja pierdzielę. 1-6. 1-3,5. Energia na godzinę 12, tu jest 10. To czy ja wiem? Serio, lipa. Ale w końcu może jak wróci. W końcu może jak wróci. Nie, no musimy, kurde. Nie wiem, czy przedmiot. Wpływy, wiara. Prestiż. Wskaźnik PR. Tu jaki był, nie było. Dwóch musimy przypisać. Lena i Kaja. Lecicie. Nie! Porzuć misję. Tam było 0%. Nie macie już misji, spokojnie. Plus 18. Świetnie. Zajebiście po prostu. Cudownie. Tylko po prostu się roześmiać. 17 klików mam jeszcze, dobra. To dramat. Ta kasa po prostu leci dramatycznie. O. Wpływy minus 6, ryzyko plus 33.
Na szczęście jutro koło 8 już będziemy mieć... No nie. Konserwator. Znajesz. Do roboty, kurde, koniec. 23:45. Praca, praca, praca. Naprawisz to. I możesz iść spać. Gucio mnie to obchodzi. Sceny. Dobra. Dzisiaj nawet wszyscy się prześpią. Wow. Jak tam statystyki? No ta energia tak rośnie, jakby chciała, nie mogłabym szczerze. Mało. Miało być trochę na godzinę. Może i będzie. A czemu ty nie śpisz? Czy ty masz za dużo snu? Szok. Ale przynajmniej nawet w porządku nastrój. Aż dziwne. Aż dziwne, naprawdę. Co to jest? Prestiż. Oj. Dobra, czy już w końcu będziemy mieć tego naszego Nekona? Czy ona już wróci? Jesteś tu bodajże, tak? Nie, to jest konserwator. Lena. Nie wiem, która to była. Wróciła już. Tak, bo nam kasa nie spada. Nie spada nam kasa, w końcu. Jeju, jak to dobrze. W końcu ktoś normalny będzie na recepcji. Kto? No jaja sobie teraz robicie, prawda? Zmienia kolor? Ja dobrze widziałem, że to zmienia kolor? Miciowe żarcie. Trudne rentne D. Milena, wypierdzielaj mi stąd. Wypierdzielaj. Lobby nie. Nie lobby. Pokój konserwacyjny, Lena. Ty jesteś... Nie, ty nie jesteś tą osobą, u której oczekuję. Konserwator, ty jesteś... O, to jesteś ty. Ty masz priorytet tu. To jest twój priorytet. O, no właśnie. No widać, że od razu inaczej. Jak Andzia tutaj pracuje, to jest git. Recepcjonistka, zmienimy jej imię. Kurwa mać, kliknąłem backspace. Nie mogę. Kliknąłem backspace, żeby skasować. Nie pomyślałem, że będę w tej chwili używał kasowania liter. No nie, no po prostu nie wierzę w to. Przecież chyba się niewiele zmieniło, prawda? Chyba. Czemu te dwie osoby są... Oh. Po prostu nie wierzę. Po prostu, kurde, nie wierzę. Nie wierzę. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was rozpaczony Shiro, który kliknął sobie backspace'a, żeby zmienić nick i wczytał sobie grę. Dobra, dogram to i zobaczymy. Trzymajcie się. Hej, hej.